Hej, siemanko, witajcie w kolejnym informacyjnym odcinku z Minecraft Dungeons Echoing Void. Mamy nowe newsy, zobaczcie na to. Twórcy pokazują już coraz więcej, nawet troszeczkę gameplayu już tam mogliśmy zauważyć. Bohater tutaj walczył, pokazywał kilka sztuczek, o których sobie później powiemy, ale chciałbym jeszcze raz obejrzeć cały trailer. Tyle, że z moim tłumaczeniem osobistym, oczywiście z pomocą Google Translator, dla tych, którzy no z angielskim mają mało wspólnego, także zobaczmy to teraz z moim komentarzem. Jeśli szukasz drogi do końca, będziemy potrzebować jakichś 6 rzeczy. Pokonaj Endersenta, a uwolnisz to, czego potrzebujesz użyć jako klucza. Jeden dzikus, jeden wygłodniały, jeden plaga, jeden jakby żniwiarz, jeden wiązanie, jeden kolczasty. Przetrwaj twierdzę, umieść oczy. Napraw portal, a ścieżka powstanie. I runa, tak jest. No i co, jak myślicie? Ja jestem tutaj już mega pod wrażeniem. Coraz więcej tutaj zobaczymy. Jest oczywiście zwiastun, trailer tej całej twierdzy, która pozwoli nam na przejście przez portal do samego endu. I tutaj też taka ciekawostka, wyczytałem, że portal endu jest jednokierunkowy i nie można z niego uciec. Jedynymi sposobami na wydostanie się z tego wymiaru to śmierć bądź zabicie smoka endu. Dopiero wtedy portal powrotny zostanie aktywowany. Co, jak myślicie? Mamy tutaj trochę racji, możemy liczyć na taki zwrot akcji, że jeżeli aktywujemy sobie ten portal właśnie z tego zwiastuna, to nie będziemy mogli z niego wyjść. No, to by było niezłe, to by było magiczne wręcz. No ale tutaj nie możemy za bardzo tutaj aż tak daleko myśleć i przypuszczać. Zobaczcie sobie też jeszcze na ten fragmencik, gdzie widzimy Endersenta. I tak jak przed chwileczką tłumaczyłem, mamy 6 Endersentów do pokonania. Każdy z nich się wyróżnia jakąś specjalistyczną właściwością. Jeden dzikus, jeden wygłodniały, jeden plaga, jeden żniwiarz, jedno wiązanie, jeden kolczasty. Każdy z nich właśnie, czy plaga pewnie będzie uderzał jakąś chmurką trującą, wygłodniały pewnie będzie chciał nas zjeść, dzikus, wiązanie też pewnie podobnie będą tutaj działać jakimiś wielkimi obrażeniami mele z bliska. Tak samo kolczasty pewnie będzie miał na sobie założony efekt cierni, gdzie uderzając w tego Endersenta będziemy zadawać sobie właśnie obrażenia również. Przetrwaj twierdzę, umieść oczy, napraw portal, a ścieżka powstanie. I właśnie to pięknie to jest podsumowane. Zobaczcie, te Endersenty mają w sobie oko. Tutaj też macie wprost z Minecraft Wiki wytłumaczenie, czym tak naprawdę jest cały Endersent. Powierzchownie przypomina normalnego Endermana, ale z kilkoma różnicami. Jedną jest to, że ma długie czoło i oko Endera na piersi, które jest wymagane do aktywacji portalu końca. To, o czym właśnie teraz omawiamy. Posiada łokcie i ręce przypominające maczugę, przypominające duże, tępe młotki. Trochę dziwnie wygląda, ale cóż, no tak, tak to jest zaprogramowane, tak to jest zrobione. Przechodzimy sobie dalej. Jeszcze chciałem prześledzić sobie tutaj element walki w tej grze, bo widzimy, że bohater no uderza, porusza się dosyć szybko. Ma tutaj szaty jakby, przypomina mi to jakby szata tancerza dusz. Patrzcie na to, jak tutaj szybko przeskakuje sobie z jednego miejsca na drugi. Wow, niczym teleport. Ciekaw jestem, czy to jest artefakt, czy to jest wbudowany racjal. Oprócz tego, co tu jeszcze możemy zaobserwować? No, bije jako tako, ta broń jest dosyć powolna, ale zauważyłem po ostatnich dodatkach DLC, że każdy DLC ma swoją jakby najpotężniejszą broń, która jest oczywiście bardzo powolna. Na przykład w Hidden Deeps była to kotwica.
tym razem będziemy mieli tutaj taki mieczyk. No i cóż, zanurzamy się w ten portal. Już się nie pokazują nam oczy, które zobaczyliśmy w poprzednim zwiastunie. I też zobaczcie na ostatni odcinek, który wrzuciłem. Tam mniej więcej tłumaczę co i jak. Z końcem w zasięgu wzroku, teraz albo nigdy, aby pokazać swoją potęgę. Jednak na stronie portalu brakuje niektórych rzeczy, które otworzą drogę do ostatecznej walki. Po ubiciu 6 Endersentów zdobywamy sobie oczy, które mamy tutaj właśnie pokazane na zielono. Po zebraniu tych oczu uzupełniamy brakujące luki na portalu. Zobaczcie sobie, tutaj też macie, ewidentnie to widać. Jeżeli portal jest naprawiony, zobaczcie co się dzieje. Zmienia się jego widok i możemy się teleportować. Elegancko wchodzimy do portalu. No i cóż, twórcy ucięli nam ciąg dalszy tego filmu, pokazują tylko tą runę. Ta runa przypomina mi nic innego jak nasze Ancient Hunty. Jest to literka T, zobaczcie sobie też. Jest łudząco podobna i nawet identyczna. Zobaczymy co nam się tutaj ułoży z tych run. Mam nadzieję, że twórcy co kolejny zwiastun będą wypuszczać i te runy będą nam, nie wiem, mówiły nazwę kolejnego bossa. Na razie jest T. Więc co będzie, jaka będzie literka następna, zgadujcie, piszcie w komentarzu koniecznie. Ja tutaj śledzę oczywiście cały czas informacje, postaram się nagrywać odcinki błyskawicznie, żebyście byli na bieżąco. I na zakończenie tego odcinka chciałbym przytoczyć pewien komentarz, który dość dobitnie pokazuje, na co czekają widzowie i fani tej gry. Aleksandru pisze: i nadal nie ma skrzyni do przechowywania, czyli nie ma naszego chesta w domku. I widzicie, na to liczymy, żeby w końcu był jakiś chestik, nie tylko ograniczać się do 300 itemków, zrobić nasze własne składowisko tych wszystkich itemków i nie trzymać tego w ekwipunku. Dziękuję bardzo za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku, na razie, siemanko, hej!